Dzień dobry, Janusz Leon Wiśniewski. Stoję z książką, która zaczęła całą moją przygodę z literaturą, która mnie do tego świata wprowadziła. 17 lat temu ta książka wyszła, dokładnie 5 września 2001 roku. Minęło 17 lat, ja się bardzo długo broniłem przed napisaniem drugiej części, kontynuacji tej książki. I wreszcie po 17 latach się zdecydowałem i nad tym teraz pracuję. Tak naprawdę od razu się usprawiedliwiam wszystkim, którzy czekali na tę książkę teraz, w Krakowie, na premierę książki, że jest niestety duże opóźnienie, ale to jest uzasadnione, bo jest związane z ogromną zmianą w moim życiu. Mianowicie wróciłem po 32 latach z Frankfurtu nad Menem i przez 6 miesięcy się żegnałem z Niemcami, żeby wrócić do Gdańska. Wynikało to z różnych projektów, które musiałem oddać, przekazać, wykształcić swojego następcę, który te projekty przejmie i w związku z tym nastąpiło opóźnienie. Pomyślałem, że nie ma co tego pisać zmęczonym, z pośpiechu i dlatego też książka wyjdzie na targi warszawskie, które oczywiście pojawi się również na targach krakowskich w przyszłym roku. A to jest mój główny projekt, daruję temu czas, piszę ją wszędzie, gdzie tylko się da. Była pisana i na Syberii, i w Nowym Jorku, i w Paryżu, i w Gdańsku, i we Frankfurcie nad Menem, i w Dąbrowie Górniczej. Główny mój projekt, historia pisana z innego punktu widzenia. Główni bohaterowie tej książki pojawią się w nowym wydaniu, w tej kontynuacji. Historia pisana z punktu widzenia córki głównej bohaterki Samotności w sieci. Jego spojrzenie na siermiężny internet swojej matki w 2000 roku z ICQ, w porównaniu z tym, co teraz jest Snapchatem, Instagramem, Face'em i wszystkimi tymi mediami, które nas bombardują. Porównanie tych dwóch światów, a jednocześnie pokazanie, że jedna rzecz jest niezmienna, mianowicie, że ludzie chcą się kochać, być kochani, pragną lojalności, pragną wierności, pragną ciepła, że to się nie zmieniło, obojętnie jak bardzo nas zanurzył i utopił ten internet. Biblia, zdecydowanie Biblia. Ludzie mówią strasznie, to jest największy bestseller od nieskończonych czasów, od ilu lat ja obserwuję statystykę ogólnoświatową, jeśli chodzi o książki przeczytane, ale takie bardzo uniwersalne, to znaczy wydane we wszystkich praktycznie językach, a Biblia taką książką jest. Wszyscy się chwalą tym, że przeczytali Biblię. Ta książka mi jest podsuwana za darmo. W większości hoteli, w których byłem, Biblia jest położona do szuflady, nieraz na wierzchu, a moim zdaniem większość z nich nie przeczytała tej książki, ale wypada powiedzieć, że się czytało Biblię. Może oni to czytanie rozumieją w ten sposób, że czytali parę fragmentów pewnych Ewangelii i wydaje mi się, że tą książkę przeczytali. Ja ją przeczytałem i to w trzech językach. No, najpierw po polsku, później po angielsku, a na końcu przynajmniej w tym języku, w którym ostatnio się od 30 lat posługuję, czyli po niemiecku. I mówię Państwu, że po polsku jest najlepsze. Guilty pleasure w literaturze, na pewno nie jestem aż tak guilty, żeby Greya czytać, 50 twarzy Greya. To jest prawda. Natomiast nie powinienem się do tego przyznawać, bo starym facetem już jestem, ale z przyjemnością wracam do Molnara i jego Chłopców z Placu Broni. Wszystkim chłopcom małym, którzy pojawiają się w moim życiu, nakazuję czytanie Chłopców z Placu Broni. Nie powinienem tego czytać. Innym guilty pleasure, zupełnie innej, wyższej półki, jest czytanie nieustannie Remarka. Guilty pleasure w tym sensie, że mam pleasure i to ogromną, ale czuję się guilty ze względu na to, że jeśli czyta pan siódmy raz Noc w Lizbonie albo Łuk Triumfalny, to jest strata czasu, w cudzysłowie. Strata czasu w tym sensie, że mógłbym przeczytać w tym czasie inną książkę, a ja ciągle w niej coś nowego odnajduję. Jedyne, co mi usprawiedliwia w tym guilty pleasure, że zmieniam języki. Że zacząłem czytać Remarka od polskiego oczywiście, mojego języka. Później zacząłem czytać go po angielsku. Później zacząłem go czytać po niemiecku, a teraz ze względu na moją ogromną popularność w Rosji i obecność tam, oni wiedzą, że ja czytam Remarka, więc jestem bombardowany, obdarowywany Remarkiem po rosyjsku, więc czytam również go po rosyjsku. I jest to duże guilty, ale ogromna też pleasure. Oj, pan trudne pytania zadaje. To zależy od ilości wina, które się wypije, tak szczerze mówiąc. Czasami bardziej do muminków jednak. Też to może bardzo kobiece jest, ale ja piszę trochę, mam takie
elementy kobiece, więc do muminków to wolałbym należeć. Jestem strasznym demokratą i strasznie tolerancyjnym jestem demokratą, to znaczy lubię, żeby w tej demokracji, bo u nas jest trochę źle pojmowana demokracja, której odbiera się głos mniejszości. Na zasadzie wygrała większość i słuchamy tylko większości. Taka demokracja nie jest dobrą demokracją. To jest to demokracja, do której demokraci nie dorośli. I oczywiście znam te historie ze Stanów Zjednoczonych, że w niektórych stanach, wie pan co, nie tylko, że się fantazy zakazuje, ale przez długi czas, może pan tego nie wie, ale buszujący w zbożu był w indeksie ksiąg zakazanych. W niektórych stanach się to przywraca, w niektórych prawdopodobnie inercją starych przepisów jeszcze to długo potrwa. Mieszkałem jeszcze fragmentami, bardzo długi czas w kraju, w którym zakazane były Mein Kampf Hitlera. Od zeszłego roku Mein Kampf Hitlera został zdjęty, ale fragmentarycznie z indeksu ksiąg zakazanych. Można ją czytać, ale z komentarzami. To znaczy, że to nie jest czysty Mein Kampf Hitlera, ale pojawiają się komentarze do tego historyków. Oczywiście nikt nie zmusi ludzi, żeby te komentarze czytali. Czyli on zszedł z indeksu ksiąg zakazanych. Indeksowanie książek zakazanych prowadzi tylko do tego, że któregoś razu będzie taka książkowa noc kryształowa i spali się po prostu kolejny raz pewne książki. Ludzie mają, nawet u nas w naszym kraju, żeby chętnie spalili pewne książki, bo mówią o prawdach niepopularnych przez niektórych. I mi się wydaje, że mądrość ludzka jest taka, że sama przeselekcjonuje, co jest prawdą, czy co nie jest prawdą. I wprowadzenie indeksu jest błędne. Ja mam swoją historię bycia na indeksie ksiąg zakazanych. W 2011 roku pewne liceum katolickie w swojej bibliotece Samotność w sieci, oprócz książek fantasy, wprowadziła do indeksu ksiąg zakazanych. Więc Samotność w sieci była w indeksie ksiąg zakazanych. Pojechałem do tego liceum, rozmawiałem z bibliotekarką, notabene zakonnicą, która mówiła tak, że u nich jest to ta książka zakazana. Ja mówię, ale czytała pani tą książkę? Nie, ale mówiono mi, że jest okropna, że nasi uczniowie tej książki w naszej bibliotece pożyczać nie mogli. Malutki indeksik w malutkim liceum, jednakże mam swoje doświadczenie z księgami zakazanymi, jeśli chodzi o mój tytuł. Mam nadzieję, że ta kontynuacja, którą piszę do tego, która też będzie zawierała erotykę, dlatego że miłość, ja piszę o miłości, o tęsknocie, o pragnieniu, a to pragnienie również jest pragnieniem dotyku, więc trudno nie pisać o miłości bez tego pragnienia dotyku, że ona nie trafi na żaden indeks ksiąg zakazanych, wręcz przeciwnie, trafi do indeksu ksiąg czytanych. Pozdrawiam serdecznie Was portal. Uważam, że jest strasznie ważny, dlatego że tego czytelnictwa, to czytelnictwo w Polsce trzeba rozpowszechniać. Z przykrością to stwierdzam, dlatego że bywam w kraju, w którym nie potrzeba tego robić. Takim krajem jest Rosja, gdzie się czyta na potęgę, gdzie się czyta, wysysa się czytelnictwo, czytanie z mlekiem matek, które nabrały to mleko od swoich ojców, którzy pili to mleko jeszcze w PGR-ach rosyjskich. Czytają na potęgę, ale popularyzowanie czytelnictwa jest niezwykle ważne. Zachęcam do tego. Proszę o cierpliwość. Proszę dać mi tą szansę. Czekajcie na Samotność w sieci, kontynuację. Nie wiemy, jak się będzie jeszcze nazywała. Oczywiście wykluczamy, że będzie się nazywała Samotność w sieci 2. Natomiast będzie to książka zupełnie inna, niemniej obejmująca historię, która się wydarzyła 20 lat temu, bo wątki książki Samotność w sieci dzieją się w końcu XX wieku, 96-97 rok. Syn głównej bohaterki ma teraz 20 lat, żyje w naszej współczesnej Polsce, patrzy przez nasze okna na ulicę, komentuje tę ulicę i przeżywa nieprawdopodobnie piękną historię miłosną. I o tym będzie ta książka. Czekajcie, pozdrawiam wszystkich, co czytają.